Witam serdecznie. To jestem ja, Konrad Błaszak, a to jest Oppo Reno 12 FS i muszę Wam coś na starcie pokazać, żeby wprowadzić element humorystyczny i za chwilę, zobaczcie, to jestem ja na selfie. Tu jest jakiś paproch na ekranie, a to jestem ja jako straszak według Oppo. Bardzo dziękuję, Oppo. Czuję się taki, wiecie, no. Kurczę, no wyglądam jak strażak, nie da się ukryć. I za chwilę do tego przejdziemy sobie, ale chciałem zrobić recenzję, bo tam telefon przyszedł do mnie na testy, więc chciałem zrobić standardową recenzję, ale nie zrobię, tylko zrobię coś trochę innego. Przede wszystkim, co ja testuję? Bo trochę nie wiem. Dlaczego? To jest telefon, który widnieje czasem pod nazwą Oppo Reno 12 F, czasem FS, to są czasem wymienne, a czasem nie. Nie wiem, już trochę sam, że tak powiem, sam się trochę już w tym się trochę gubię, bo to nie jest takie po prostu jasne, jakby się mogło wydawać. Dlaczego? Bo wchodzę sobie, patrzę, mówię, zawsze przed nagraniem filmu sobie googluję go, patrzę sobie tam cenki, jak to wygląda, żeby wiedzieć, do czego się odnosić, i patrzę, Oppo Reno 12 FS 4G 8512 900 zł, mówię. To nie jest ten przecież. To co to jest? Oppo Reno 12 FS 5G 12512 1389. Mówię, no to jest ten. Ale one wyglądają tak samo. One się niczym nie różnią. One są takie identyczne, takie same są. Takie samiutkie jak ten, albo zielone jeszcze. Są 4 albo 5G. Różnią się RAM-em, jak już wspomniałem. Różnią się tym 4 albo 5G. Różnią się procesorem, bo w 4G mamy Snapdragon 685, a tu mamy Mediateka Dimensity 6300. I no jest różnica tam 400, nawet czasem trochę więcej 400. I cholera, pierwsze pytanie, czy nie można nazwać inaczej tego albo tamtego? Bo gdyby to się różniło tylko, wiecie, szczegółem, że jest 8256, a nie 12512, złego słowa nie powiem, macie prawo. Ale to się różni RAM-em, pamięcią, 4G, 5G obsługą sieci, innym procesorem. Cholera jasna, no to zupełnie, to jest po prostu inny smartfon, no to nie da się ukryć, więc nie lubię takich zabiegów, bo po prostu one wprowadzają w błąd i ja mogę się machnąć, albo komuś mogę powiedzieć, bo często mnie pytają znajomi, co mam kupić, ja mówię, weź Oppo Reno 12 FS, i on powie, fajnie, wziąłem, biorę, znalazłem w dobrej cenie, bo za 900 jest, a nie znam 1300, 400, więc kupiłem od razu i potem on będzie miał i mówię, no i co ty mi poleciłeś, to 8 ramu, to tak działa, tak sobie, 5G nie ma, ja mówię, no nie, no ja testowałem z 5G. Denerwuje mnie, przepraszam, Oppo, spadło akurat na was, ale denerwuje mnie takie nazewnictwo, bo ono jest bardzo mylące, bo ja nie wiem, co ja testuję, czy ja testuję taki, czy nijaki, czy jakiś inny. Zmieńcie trochę nazwę, zróbcie jakiś konkretniejszy dopisek, bo tylko przepraszam, ale to 5G, 4G na końcu nie jest konkretnym. Ja sobie googluję Oppo Reno 12 FS, znajduje mi tego, 900, biorę, dziękuję. Większość osób tak by zrobiła i może być niemiło zaskoczona. Druga kwestia, to jest telefon, który ma sporo, znaczy ma trochę zalet, nie będę mówił, że nie, bo może się podobać ten wygląd, tutaj ramka jest plastik, ale może się podobać, jest całkiem poręczny, ekran jest całkiem ładny, chociaż tutaj kąty widzenia to genialne, to one nie są, ale ekran jest całkiem ładny, jeśli chodzi o ten panel OLEDowy. 12512, no to pamięci mamy sporo, ten Dimensity działa też przyzwoicie, on się nie tnie jakoś specjalnie, nie jest to demon wydajności, da się kupić za podobne pieniądze coś wydajniejszego, do czego sobie też przejdziemy, ale działa to ok. Mamy z tyłu coś takiego jeszcze, już Wam tutaj włączam, coś takiego mamy i to jest jeszcze dioda
dioda powiadomień, którą można sobie ją można sobie personalizować, tak dość mocno. Jest wiele kolorów na połączenia. W grach ma się co się ma robić, na przykład jak ktoś ci wyśle SMS-a, mogą być różne kolory, migać, muzyka, w rytm muzyki, no kurczę, tego jest sporo i to jest bardzo fajna dioda powiadomień. Sądzę, że dla młodszego użytkownika to będzie bajer, który będzie prima sort. Mógłbym też powiedzieć o tym, że aparaty są bardzo delikatnie mówiąc przeciętne. Zobaczcie sobie kilka zdjęć. Te zdjęcia nie mają jakichś ani specjalnie szczegółów, ani specjalnie jakiejś dobrej jasności. No nie są tragiczne, ale jakby tu też da radę kupić coś. To jest aparat, który przy dobrym świetle zrobi przyzwoite zdjęcie, ale poza tym nic tam szalonego w nich nie ma. Po prostu jest przyzwoicie i tyle. I to jest ten telefon, który ma nas kusić AI-em. I tu jest dużo funkcji AI, dużo nie działa u nas. Nowością AI jest Studio. Studio AI, które przyznam uczciwie, jakbym nie doczytał, to bym pomyślał, że to jest, brzydko mówiąc, przepraszam, muszę je znaleźć, bo Oppo instaluje sporo swoich bardzo przydatnych, oczywiście, dodatków. Nie mogę znaleźć tego nawet na liście. Sporo swoich dodatków, które są, oczywiście, wiemy, jak potrzebne. Tu jest Studio AI i ta aplikacja, ja przyznam uczciwie, gdybym nie doczytał, to ja myślałem, że to jest jakaś gówno apka do cholera wie czego, czyli wiecie, to jest taki typowy śmieć z Google Play'a, który instalujecie i który zmienia wam na zdjęciu jakąś kompletną pierdołę. Myślałem, że to jest właśnie dokładnie to, ale nie jest. To jest właśnie taka apka, która może sprawić, że będzie wyglądać tak. Bierze wasze zdjęcie, wybieracie sobie jakiś motyw, to sobie tam mieli z 15-20 sekund i potem wam wypluwa wyniki, które też wam się przywijają. Tu możecie zobaczyć, że ze zdjęcia, które wyglądało tak sobie, no stałem się, no kurczę, niczego sobie, kawalerem po prostu, no. Si calafon, papapalafon, papapalafon. Więc fajny bajer, dziwna trochę polityka, bo dostałem 5000 kredytów, jedno zdjęcie, przerobienie kosztuje 10 kredytów. Można chyba dostawać, jak się codziennie do tego będzie logowało, ale nie wiem, czy po prostu to jest na jakieś kredyty. To co mam zrobić, jak będę chciał się bawić więcej? Mam potem kupować? Czy mam co robić? Nie wiem. Dziwne. Potem, poza tym standardowo 5000, 45 W itp. itd. I to nie jest recenzja, więc nie będę tego mawiał. Tylko pytanie do was i krótkie podsumowanie. Przyznam uczciwie, że ja lubię markę Oppo i jakby darzę ją sympatią. To wynika głównie z tego, że Oppo już jakiś czas temu, kilka lat temu, robiło takie sztosy, te telefony, te z wyższej półki, robiło takie sztosy, które były piękne, które robiły genialne zdjęcia, które były wydajne, no super. Po prostu one były takimi telefonami, że można było się w nich zakochać. I ta wyższa półka zniknęła z naszego kraju. Ma wrócić według przecieków, według plotek. Zobaczymy, co tam będzie. I nie wiem, po co jest ten telefon. Znaczy wiem, po co on jest. On jest w abonamentach, on jest w jakiejś niższej półce. On może mieć swoich zwolenników, bo on nie jest jakimś tam tragicznym telefonem, że mówisz, o Jezu, to nie będę korzystał. Nie, on działa przyzwoicie, bateria daje radę, ta piątka. To jest telefon, który jest po prostu trochę nijaki, który się niczym nie wyróżnia, bo taka mała dioda to nie jest coś, co mnie przekonuje, czy jakaś trochę lepsza według Oppo wytrzymała konstrukcję. I pytanie do was, bo nie chcę tego filmu przedłużać. Co wy myślicie o takich telefonach? Dajcie znać. Dodam, bo ostatnio ktoś tutaj powiedział i trochę słusznie powiedział, że mówię, że jest dużo lepszych wyborów, a potem nie mówię, jakie są te lepsze wybory. Więc szybko przeglądając, jest chociażby do 1500 można dostać Norda 3, którego testowałem i który jest bardzo fajnym urządzeniem. Można dostać Motorola Edge 50 Fusion, którą sprawdzałem, Realme 12 Plus, które też są mocniejszymi urządzeniami, ciekawszymi, z lepszymi aparatami moim zdaniem. Można dostać chociażby Infinixa Note 40 Pro Plus. Ja właśnie testuję jednego Infinixa, który na razie robi dobre wrażenie.
można dostać motor Legii 85, której nie testowałem, ale zakładam, że ona może być też ciekawszym wyborem, ale nawet tego 1500, tego Fusiona, tego 50 Fusion bym raczej wybrał. Więc to są urządzenia, które mogą no, pokazać się z dużo lepszej strony niż ten sprzęt, bo będą... To nie chodzi o to, że one będą nawet, nie wiem, miały trochę więcej mocy, wantutu czy cokolwiek. One będą po prostu jakieś, a ten telefon jest taki bardzo nijaki. Takie moje zdanie, ale wydajcie znać, bo może tak się przyczepiłem, jak grzeb się go ogona, a nie mam racji.